oceniasz naszą szkołę z perspektywy ostatnich 4 lat? No więc uważam, że nasza szkoła była naprawdę rewelacyjna. Atmosfera, która tutaj panowała, była super. Miła grono pedagogiczne oraz wszyscy uczniowie. Także było naprawdę fajnie. Czy sądzisz, że zostałeś przez nią odpowiednio przygotowany? Uważam, że tak, ponieważ nauczyciele zrobili wszystko, co było w ich mocy oraz pomoc kolegów i koleżanek, nie tylko z mojego roku, ale i ze starszych klas, dużo pomogła. Jakich rad udzieliłbyś tegorocznym maturzystom? Nauka, nauka, jeszcze raz nauka. Wiem to po swoim przykładzie. Za czym najbardziej tęsknisz w naszej szkole? Za kolegami i koleżankami, ponieważ kiedyś widywałem się z nimi na co dzień, teraz tylko sporadycznie się spotykamy. Jak oceniasz naszą szkołę z perspektywy ostatnich 4 lat? Uważam, że ta szkoła jest bardzo przyjazna dla uczniów. Pozwala rozwijać się uczniom w wybranych przez nich kierunkach. Są w szkole różne kółka zainteresowań, także myślę, że spełnia wszelkie wymogi. Czy sądzisz, że zostałaś przez nią odpowiednio przygotowana? Tak, myślę, że tak. Dostałam się na wybrany przez siebie kierunek i jestem bardzo zadowolona. Jakich rad udzieliłabyś tegorocznym maturzystom? Przede wszystkim, żeby wzięli się solidnie za naukę, bo czasu jest naprawdę niedużo, i żeby wybrali właściwy kierunek, co jest bardzo trudną decyzją. Sądzisz, że zostałeś odpowiednio przygotowany do matury? W pewnym sensie tak, tylko że bez odpowiedniego własnego wkładu i nauki w domu na pewno by takich efektów nie doszło. Nauka w szkole to jest tylko przypomnienie materiału. Główna nauka do matury i do egzaminów to jest własna w domu. Nie ma innego wyjścia, trzeba samemu się zmobilizować, no i nauczyć. Czego będzie ci brakować najbardziej z naszej szkoły? Chyba nauczycieli. Po prostu są niektórzy są bardzo fajni, szczególnie od polskiego Sorka Kozak, albo inni po prostu mają pasję w nauczaniu. A znajomi? A znajomi? To z częścią na pewno będę miał kontakt dalej na studiach i osobiście telefonicznie, a z częścią to lepiej urwać kontakt. Dzięki.
Nie, no to szkołę wspominamy wszyscy bardzo miło, jednak żeby dostać się na studia nie wystarczy nauka w szkole, trzeba uczyć się samemu, bo ten program, który jest w szkole, nie przygotuje nas, żeby dostać się na studia. Tak, trzeba czytać wiele książek, naprawdę. Ale jakich rad udzielilibyście tegorocznym maturzystom? Trzeba uczyć się samemu, bo to, co jest w szkole, nie wystarczy ci, żeby dostać się na studia. Maturę zdasz, ale na studia się nie dostaniesz, ucząc się tyle, co wymagają nauczyciele. A jaka to jest? Nie, pytania. Co? Pytania. Na pamięć się trzeba uczyć. Tak, tak. Jak oceniasz naszą szkołę z perspektywy 4 lat? No oczywiście, tak jak każda szkoła ma swoje wady i zalety, ale z perspektywy tych 4 lat uważam, że teraz już, jeżeli będę na studiach, to będę bardzo miłe wspominała to liceum po prostu. Czy uważasz, że zostałaś dobrze przygotowana do matury? Tak, ja sobie z maturą poradziłam bardzo dobrze i myślę, że zostałam dobrze przygotowana. A jakich rad udzieliłabyś tegorocznym maturzystom? Dużo nauki, mało stresu i będzie dobrze. Jak oceniasz naszą szkołę z perspektywy 4 lat? No trudno powiedzieć. Ale w każdym razie wyszło trochę lepiej niż oceniałem w pierwszej klasie z upływem czasu. Czy sądzisz, że zostałeś odpowiednio przygotowany do matury? Ale w jakim sensie, przez nauczycieli? Tak. Myślę, że sporo też musiałem sam się przygotować. A jakich rad udzieliłbyś tegorocznym maturzystom? Nie przejmujcie się maturą, bo matura to bzdura, każdy zdaje w końcu.